Cześć wszystkim, witam was, tutaj ja Feldman. W tym odcinku pokażę wam i powiem wam wszystko o ocelotach, jak je oswajać, rozmnażać i tak tam. To więc sobie zacznijmy. Ja tutaj sobie wyłączę moje efekty wszystkie. W tym zaprzącie najnowszym, który przedstawiłem w poprzednim filmie, jest dżungla, oczywiście to wszystko każdy wie. To jest, co zrobiłem właśnie, taki dispenser fajny. Wchodzę na płytkę. Ma ładnie ocelota. Jak wiecie, oceloty od nas uciekają, one się nas tak jakby boją na początku. Żeby go oswoić, nie możemy wykonywać gwałtownych ruchów. I żeby nam w tym coś pomogło, trzeba najlepiej nacisnąć F8. Widać, ocelot sam musi do nas podejść, jak widać, się do nas zbliża. Wycelowujemy na niego i klikamy prawym przyciskiem. Nieraz musi zjeść kilka rybek, żeby się oswoił. Jak widać, już jest oswojony. Wyłączamy sobie F8. Koty mają ogólnie trzy chyba różne kolory. I widać, tu mam kolejnego. I teraz sobie oswoimy kolejnego, jeżeli do nas podejdzie. Widzicie? Podchodzi do nas. Nie możemy wykonywać gwałtownych ruchów. Najlepiej sobie ogrodzić jakiś teren. I wtedy je po prostu powolutku, żeby one same do nas podeszły. Więc mamy dwa kotki, prawda? Są dwa kotki. Po kliknięciu prawym przyciskiem na kotka on siada ładnie, nie musimy tam jakoś, nie wiem, za bardzo z nim wszędzie chodzić. On sobie może posiedzieć, a my sobie potem do niego przyjdziemy. Tak więc teraz, żeby rozmnażać kotki, dajemy rybkę dla jednego, rybkę dla drugiego. Tylko żeby sobie wstali ładnie oboje, to się oni ładnie tutaj będą całować i w Minecrafcie z całowania wychodzi dziecko. Jak widać, tutaj mam malutkiego, słodkiego kotka. To jest akurat chyba po mamie, czy tam po tacie, nie wiem. Nie ma tutaj genitalii. Dobra, więc tak, mamy kotki, wszystko bardzo fajnie. Tylko w czym nam to może pomóc, prawda? No niczego nie jest potrzebne, bo wilki nam pomagają w walce, prawda? A kotki nam pomagają z creeperami. Jak widzicie, creeper ucieka od kotów. Koty znieraz sobie będą chodzić za creeperem. Ale patrzcie, normalnie creeper nas goni, prawda? Patrzcie, zaraz tutaj będzie ten. Widzicie? On nas w ogóle nie atakuje. Raz uderzyłem, on powinien mnie atakować, widzicie? Kot podchodzi i on ucieka. Także jak idziemy sobie na potworki czy coś, bierzemy sobie kotki nasze, gdzieś jednego przynajmniej, i możemy sobie chodzić, zabijać wszystkie potwory i nie musimy się martwić, że jakiś creeper nas zasadzi. Więc... Ale to jest w sumie na tyle z tego wszystkiego. Rybki, jak wiecie, łowimy wędką. To jest w sumie na tyle, bo co mam w ogóle jeszcze więcej powiedzieć. Na razie bardzo prosto, może jeszcze coś zmienią. Jak zmienią, na pewno nagram jakiś poradnik. Więc cóż no. Komentujcie. Subskrybujcie. Jakie są wasze wrażenia z tego właśnie snapshota, z ocelotów? Piszcie w komentarzach. Nie wiem. Każda łapka w górę to jest karma dla kota, więc pozdrawiam was wszystkich. Trzeźdź.